Jest to typowa konstrukcja, którą przewiduje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Konstrukcja jest przewidziana dla nacisku osi 11,5 tony, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Składa się ze stabilizacji podłoża. Wiadomo, że każda budowla powinna być na solidnych fundamentach, a droga jest budowlą, więc mamy zrobioną stabilizację gruntu cementem z dodatkiem środka jonowymiennego. Na tym mamy układane kruszywo bardzo wysokiej jakości, tam zresztą widać, jak jest to kruszywo układane, 20 cm, oczywiście odpowiednio zagęszczone. Potem przychodzi 20 cm podbudowy bitumicznej, 8 cm warstwy wiążącej i 4 cm ostatniej warstwy ścieralnej. Także konstrukcja może nie jest bardzo skomplikowana, natomiast teren, na którym są wykonywane roboty, jest dosyć trudny z uwagi na to, że w miejscu akurat, w którym stoimy, teren jest bardzo podmokły. Największy problem oczywiście mamy tutaj z wodą. Ale są tutaj przewidziane sączki francuskie, odpowiednie odwodnienie, także myślę, że nie będzie tutaj problemu. Korpus drogowy będzie prawidłowo odwodniony. Nie możemy zamykać zbyt długich odcinków, bo wiązałoby się to z tym, że po prostu ruch nie byłby zbyt płynny. A jak panowie widzą, ruch tutaj jest dosyć znaczny. Po drugie, zbliża się okres zimowy, dlatego nie możemy rozbierać zbyt dużej ilości nawierzchni, ponieważ chcemy zamknąć w warstwie wiążącej, czyli powiedzmy tej środkowej warstwie bitumicznej, to co jest w tej chwili rozebrane, tak aby przed okresem zimowym nie było tutaj ruchu wahadłowego, żeby ruch był płynny, ponieważ jest to dosyć kłopotliwe i dla wykonawcy, i dla kierowców. Dlatego taka decyzja, że po prostu zbliża się okres zimowy i musimy bardzo uważać z rozbiórką dalszych części nawierzchni. Jeżeli oczywiście warunki atmosferyczne pozwolą na to, bo ja tutaj mówię o tym, że okres zimowy to jest czasami różny, czasami są rzeczywiście bardzo niskie temperatury, natomiast jeżeli warunki będą pozwalały, będziemy układać krawężnik na ławie betonowej z oporem, sączek francuski. Te roboty będziemy wykonywać właśnie w okresie zimowym, o ile pozwolą warunki, ponieważ mamy tutaj do ułożenia 4 km krawężnika z jednej, 4 z drugiej, więc mamy 8 km krawężnika do położenia tutaj.